Dzięki tej funkcjonalności zalogowany użytkownik w zależności od uprawnień może zobaczyć, ile dni urlopu ma do wykorzystania zarówno przez siebie, jak i podwładnych pracowników. W tym miejscu może również planować nieobecność urlopową lub zatwierdzić urlop swojemu pracownikowi. Przejdziemy teraz przez proces dodawania i zatwierdzania urlopu. Informacje o nieobecnościach pracownika są widoczne zarówno w sekcji urlopy, jak i w widoku okna startowego na kalendarzu użytkownika. Ułatwieniem zwiększającym ergonomię pracy jest możliwość zaplanowania nieobecności bezpośrednio ze strony startowej. Klikamy w Zaplanuj nieobecność. Po wybraniu opcji Zaplanuj nieobecność podniesie się formularz umożliwiający wprowadzenie nieobecności, gdzie w zależności od uprawnień możemy wskazać osobę, dla której dana nieobecność jest planowana, okres jej trwania, rodzaj oraz uzupełnić uwagi. Zapisujemy formularz. W nieobecnościach pojawił się zaplanowany przez nas urlop. Przelogujmy się teraz na konto przełożonego pracownika. W celu zatwierdzenia urlopu do aplikacji loguje się przełożony danego pracownika lub jego zastępca posiadający uprawnienia do zatwierdzania urlopów osobom podległym. Z poziomu strony startowej możemy w szybki sposób zatwierdzić lub odrzucić nieobecność. Akcja ta będzie dostępna pod przyciskiem trzech kropek rozwijającym opcję Ukryj, Zatwierdź i Odrzuć. W przypadku odrzucenia urlopu dany pracownik otrzyma powiadomienie mailowe o odrzuceniu nieobecności przez przełożonego. Listę wszystkich nieobecności pracownika oraz jego ewentualnych podwładnych znajdziemy po przejściu z menu do sekcji Urlopy – Nieobecności. Z tego miejsca również można zatwierdzać, odrzucać nieobecności podwładnych, również seryjnie po zaznaczeniu prawym przyciskiem myszy wybranych nieobecności.